Witam Państwa, Joanna Kucia-Sikora. Ciepło znak zwrotnika sprawiło, że dziś chętniej uśmiechaliśmy się nie tylko do siebie nawzajem, ale i do lżejszego ubrania. Niestety w naszą stronę zbliża się front atmosferyczny, a wraz z nim ochłodzenie i chmury. Do rana chmur będzie niewiele, na termometrach od 6 stopni na Podhalu, po 10 w powiecie krakowskim i olkuskim. Będzie dość mocno wiać. Wiatr w porywach do 60 km na godzinę, w Tatrach do 100, południowo-zachodni. Jutro też raczej nie osłabnie, rano jeszcze ładnie, ale na drugą część dnia synoptycy zapowiadają lokalny deszcz. Na Podhalu maksymalnie 12 stopni, w Wadowicach 14, w Krakowie 17. Spójrzmy na meteogram. O ile w ciągu dnia dość ciepło, to rano i wieczorem będzie chłodno. Dojdzie do tego duża wilgotność powietrza i silny wiatr. Temperatura w odczuwaniu będzie niższa niż wskażą termometry. A ciśnienie tylko 975 hektopaskali. Możemy czuć się senni i rozdrażnieni. Kolejne dni. Pogoda w kratkę. W piątek z przewagą słonecznych chwil temperatura spadnie w soboty do 8-10 stopni. Dodatkowo nadal wietrznie, ale ma to też swoją dobrą stronę. Na naszej mapie zieleń i tylko zieleń. Powietrze będzie czyste. I tą przyjemną wiadomością kończymy dzisiejszą prognozę. Do zobaczenia.